Centrum Informacji Miejskiej już w marcu podejmie kolejne atrakcyjne wyzwania. Jakie będą tym razem? Tak, w tym roku w marcu zapraszamy na nowe spotkania podróżnicze pod tytułem Podróże na patelni, podczas których zapraszamy gości, którzy opowiadają o swoich nietuzinkowych podróżach. Najbliższe spotkanie będzie to wyprawa autostopem do Singapuru. To jest Wasz nowy projekt. Powiedzmy może naszym widzom, z jakim on odzewem się spotkał. Cieszą się popularnością te Wasze spotkania tutaj na Sosnowieckiej Patelni? Tak, cykl Podróże na Patelni jest naszym nowym projektem. Mieliśmy za sobą dopiero dwa spotkania. Pierwsze, na które zaprosiliśmy Indianina, człowieka, który się fascynuje kulturą Indian. Spotkało to się z niezwykle dużym zainteresowaniem. Spotkanie przeciągnęło się i trwało aż 4 godziny. Nikt nie chciał wychodzić po prostu. Kolejne nasze spotkanie było to spotkanie poświęcone podróży samochodem terenowym do Gruzji. Również niezwykle interesujące. Również mieliśmy pełen obiekt ludzi, pełen obiekt gości i mamy nadzieję, że na kolejne spotkania również będzie podobna frekwencja. Jakiś czas temu Centrum Informacji Miejskiej podejmowało taką akcję Kafe pod migawką. Czy do niej wrócimy? Tak, w ubiegłym miesiącu obchodziliśmy rocznicę, dokładnie rok od początku tego cyklu Kafe pod migawką, czyli spotkań miłośników fotografii. Dalej kontynuujemy ze wzmożoną siłą w tym roku. W ostatnim miesiącu mieliśmy gości z Sony Photo Team, którzy prezentowali nowinki techniczne firmy Sony. W kolejnych miesiącach również mamy zaplanowane ciekawe działania, oczywiście o charakterze fotograficznym, i na które zapraszamy wszystkich miłośników tej sztuki. A współpraca z Mielowickim Schroniskiem jak Wam się układa? Kolejne akcje też przed Wami? Też już kontynuujemy współpracę nawiązaną w ubiegłym roku. Zbieramy dary, przede wszystkim jedzenie, którego najbardziej schronisko dla bezdomnych zwierząt potrzebuje. Oraz promujemy wszystkie działania, które Sosnowieckie Schronisko podejmuje, zachęcając mieszkańców i osoby zainteresowane adopcją zwierząt. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Centrum Informacji Miejskiej oraz śledzenia naszego fanpage'a, gdzie przekazujemy informacje na temat naszych wydarzeń oraz życia, które toczy się w naszym obiekcie na co dzień.